Honorowe odznaczenia z okazji Złotych Godów otrzymały dziś trzy pary z Suwałk. Podczas uroczystości w sali ślubów suwalskiego ratusza Czesław Renkiewicz, prezydent miasta, wręczył medale za 50 lat pożycia małżeńskiego. Odznaczenia otrzymali Krystyna i Jan Augustynowicz, Maria i Henryk Albanowicz oraz scholastyka i Henryk Zdankiewicz. Były życzenia, kwiaty i symboliczna lampka szampana. Włodarz zwrócił uwagę, że pary są wzorem do naśladowania, współcześnie bowiem coraz więcej małżeństw szybko się rozpada. Wy jesteście takim dowodem, że wspólnie można zakładać rodziny, wychowywać dzieci, budować swoje ognisko domowe, ale również budować swoje otoczenie w sensie pracy na rzecz miasta. To znaczy, jak to jest? No wspaniale jest. Były chwile wzniosłe i upadki, ale jest zawsze razem. Jakoś się pracowało, bo ja znowu jeździłem 35 lat na taksówce, w sumie 50 lat za kierownicą i tak jakoś jeszcze pracuję i jakoś się kiwamy z żoną.